Proszę Państwa, w takiej książce Jerzego Orwella, rok 1984, on tam kreśli taką apokaliptyczną wizję przyszłości w 1984 roku. No to jeszcze nie było najgorzej. Najgorsze to się dopiero zacznie, bo Jerzy Orwell tam pokazuje, jak to Wielki Brat patrzy i za pośrednictwem takiej interaktywnej telewizji, no i kontroluje wszystko i wszystkich. Wtedy jeszcze, w 80-tych latach, jeszcze to nie było takie zaawansowane, jak jest zaawansowane w tej chwili. Kiedyś rozmawiałem z takim panem, który się zajmuje właśnie technikami inwigilacyjnymi. Chciałem tak trochę pociągnąć go za język. Nie chciał mi nic powiedzieć, ale ponieważ go molestowałem, to na końcu, żebym się odczepił, to mi powiedział tak. Jeżeli masz w domu telewizor, komputer i telefon komórkowy, to masz trzech szpiegów. Więc przekazuję te informacje Państwu, żebyście Państwo wiedzieli, że jak macie w domu telewizor, telefon komórkowy i komputer, to macie trzech szpiegów i możecie być podsłuchiwani, podglądani. Wszystko, nic się przed Wielkim Bratem nie ukryje, jeżeli tylko Wielki Brat uzna, że opłaca się mu Państwa sprawami interesować. Ale to nawet jak nie uzna, że Państwa sprawami opłaca mu się interesować, to i tak się będzie Państwa sprawami interesował. No, po pierwsze, karty płatnicze. Karty płatnicze, karty kredytowe w coraz powszechniejszym użytku są i towarzyszy temu propaganda. Żeby odchodzić od gotówki, żeby się posługiwać, to rzeczywiście jest pewna wygoda. Ale wtedy Wielki Brat wie, gdzie Państwo byliście, coście Państwo kupili, coście Państwo zjedli, jakie macie preferencje. No powiedzmy, że jakiś jegomość kupił prezerwatywy w aptece, ale zapłacił kartą płatniczą. I sprawdzają, kto to był. Okazało się, że na przykład to ksiądz jest. No to już jest informacja interesująca, prawda? Mało tego, jeśli Państwo wszystkie dochody swoje trzymacie w banku, no to tam bank też ma pełny wgląd w gospodarkę finansową waszą, a pełny wgląd w to, co banki tam mają, no to mają różne służby, czyli krótko mówiąc Wielki Brat. I Wielki Brat skwapliwie z tego korzysta, podobnie jak z telefonu komórkowego. Kiedyś jeszcze, chyba w latach 90., zwrócili się do mnie tacy operatorzy lokalni, osiedlowi, operatorzy telefonów komórkowych z taką prośbą, żebym napisał w ich imieniu pismo do ministra infrastruktury, żeby ministerstwo refinansowało im koszty utrzymania tajnych kancelarii. Co się okazało? Otóż operatorzy telefonii komórkowej muszą archiwizować wszystkie rozmowy, nie tylko te billingi, ale wszystkie rozmowy muszą archiwizować. No i ponieważ tam mogą być rozmaite tajemnice państwowe ujawniane przez telefony komórkowe, w związku z tym muszą utrzymywać kancelarię tajną i w tej kancelarii tajnej zatrudniać osobę, która ma certyfikat dostępu do informacji niejawnych, czyli krótko mówiąc bezpieczniaka. No widzimy, że rozmowy są rejestrowane przez telefony komórkowe, więc Wielki Brat i tą dziedziną się zajął. No a teraz, kiedy internet stał się trochę niewygodny dla naszych umiłowanych przywódców, to wiadomo, że długo bez cenzury wytrzymać nie mogą, no to się wzięli za internet. No i ta dyrektywa ACTA 2, ona właściwie się składa z dwóch takich elementów ochrony praw autorskich. No to rzeczywiście ta ochrona była potrzebna, bo tam przypadki naruszeń były bardzo częste,
ale wydaje się, że ta ochrona była tylko pretekstem do wprowadzenia takich zasad kagańcowych, które nałożą knebel użytkownikom internetu, bo te wszystkie przekazy będą, no i czy są monitorowane, ale można będzie automatycznie wyłączyć każdego. Przypominam, że to jest również taka możliwość istnieje w przypadku kart płatniczych i kart kredytowych. Otóż można każdego obywatela wyłączyć i to wtedy mamy do czynienia z sytuacją opisaną w Apokalipsie świętego Jana, bo święty Jan tam pisze, że jak ktoś nie będzie miał znamienia bestii na czole, no to nie będzie mógł nic kupić ani nic sprzedać. No to dokładnie ta sytuacja, więc jesteśmy być może tak, jak ktoś podchodzi do tego w sposób metafizyczny, to być może, że zbliżają się czasy apokaliptyczne. No dobra, to nie jest wiadomość, ale to dlatego trzeba uważać. Proszę Państwa, więc akta 2 mogą i będą, jak coś złego może się stać, na pewno się stanie, więc skoro mogą, to na pewno będą używane do kneblowania i cenzurowania wypowiedzi, dopuszczania w sieci tylko wypowiedzi zatwierdzonych i temu sprzyja amerykańska ustawa z końca ubiegłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, 672 chyba, ale nie jestem pewien. Nieważne, numer zresztą nie jest ważny. O zwalczaniu antysemityzmu w Europie. W Europie. Słyszeliśmy od naszego ministra spraw zagranicznych, pana Czaputowicza, że amerykańskie ustawy żadnych skutków w Polsce nie wywołują, no ale ta chyba wywoła, bo skoro antysemityzm ma być zwalczany przez Stany Zjednoczone w Europie, no to Polska, jak wiadomo, w Europie leży i leżeć pragnie. W związku z tym tutaj te konsekwencje prawne, no nie wiadomo jeszcze, w jakich formach się będą one objawiały, ale na pewno się objawią. Warto jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż o tym, co jest antysemityzmem, a co nie jest, to nie decydują ani władze Stanów Zjednoczonych, ani nikt inny, tylko Żydzi. To znaczy, że Żydzi będą wskazywali Stanom Zjednoczonym cele do odstrzału i Stany Zjednoczone będą tylko naciskały cyngiel. No, nie wiem, czym to się zakończy, bo to na razie jesteśmy na początku etapu surowości. W związku z tym nie jest wykluczone, że zostanie ponownie uruchomiony chwilowo nieczynny obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, podobnie jak i inne, no bo coś trzeba będzie z tymi antysemitnikami robić. No i w tej sytuacji rzeczywiście etap surowości może wkroczyć w fazę radykalną. To jest bardzo niebezpieczne. No już nie mówię o takich wynalazkach, które bardzo chwali nasza hrabina Rosa Thun und Hände Hoch, że będą już niedługo wprowadzone taka sztuczna inteligencja do samochodu, że nie będzie można jeździć szybciej niż to będzie dozwolone. No nie wiem, czy w ogóle będzie można jeszcze jeździć samochodami, jak tak dalej pójdzie, bo ograniczeń zostanie nałożonych tyle, że lepiej będzie chodzić pieszo. No ale też jest możliwość liczenia kroków każdego obywatela, jest taka specjalna aparatura, więc wszystko może się skończyć tak, jak to w swoim czasie śpiewał pan Stanisław Sojka, że a każdy włos jak nasze lata policzony, więc rzeczywiście będzie policzony w sensie dosłownym. Dotychczas nam się wydawało, że to tylko jest domena opatrzności, a okazuje się, że Wielki Brat w międzyczasie też się postarał, no i chce tutaj zyskać możliwości podobne do Stwórcy Wszechświata. Proszę Państwa, jakby tego było mało, to jeszcze są projekty, żeby wprowadzić
takie wirtualne dowody osobiste. No to już tutaj rzeczywiście każdego będzie można wyłączyć. No a przy okazji, jak można wyłączyć każdego obywatela, to i każde państwo można wyłączyć. I ono nie będzie mogło funkcjonować, jeśli zostanie wyłączone przez te państwo, przez to państwo, które dysponuje, że tak powiem, wpływem na sieć elektroniczną. No i w ten sposób każde państwo może być zmuszone do posłuszeństwa. Co przypominam panu ministrowi Czaputowiczowi, że nie wszystko, co jest zapisane w ustawach, to jest najważniejsze, bo jak mówił Lis do małego księcia w książce Mały Książę Antoniego de Saint-Exupéry, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.